Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Kędzia-Stępkowski, kursdyrektor, współwłaściciel w Szkole Nurkowania Bady z Warszawy oraz właściciel sieci basenów na Kabatach także w Warszawie. Swój kurs podstawowy Piotrek zrobił w 2000 roku w Hurgadzie. W 2003 został instruktorem i od tego czasu zawodowo związany jest z nurkowaniem. Od 2011 szkoli także instruktorów nurkowania, a z wykształcenia jest nauczycielem. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam. Dzięki za przedstawienie, takie miłe. To od razu przejdę do pierwszego pytania. Wiem, że twoją ogromną pasją jest fotografia, w tym fotografia podwodna, więc czy to jest to, co nadal sprawia ci największą przyjemność w nurkowaniu? Zdecydowanie tak. Ja to nawet mam tak, że aparat nieraz zabieram, jak mam nurkowania szkoleniowe, ale nie to, żeby jakoś stracić, nie wiem, uwagę, tylko zawsze mam takie wrażenie, że jak nie zabiorę aparatu ze sobą, to zawsze będzie coś takiego idealnego, co mogłem zrobić, gdybym ten aparat miał. Więc ja nawet nie używając go, gdzieś tam mam go przypiętego. Tak, ja bardzo lubię fotografię. A masz taką historię, gdzie nie zabrałeś aparatu i było coś takiego szczególnie interesującego? Najwięcej takich historii to mam, jak zabrałem aparat, ale mi się zalał pod wodą. Albo na przykład zabrałem, płynęło coś ekstra, włączam, brak karty. Albo bateria nienaładowana. No to takie sytuacje się zdarzały. Bardzo to irytuje. Myślę, że wiele osób zainteresowanych fotografią podwodną ma te doświadczenia. Zalanie aparatu to z kategorii najgorszych możliwych sytuacji. A powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z nurkowaniem? No nurkowanie początkowo było kompletnie wbrew mnie, bo ja jestem takim człowiekiem, który nie lubi ryzykować, ja nie lubię na przykład upadków, jakiegoś bólu i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które mi się z jakimś potencjalnym ryzykiem kojarzą, są takie rzeczy, których ja unikam. Tak samo było z nurkowaniem. Pojechałem do Hurgady na tak zwany plaging, no ale nie po jednym dniu leżenia, to już mi się nie chciało leżeć, bo mnie to strasznie nudzi, muszę coś robić. I miałem takich przyjaciół ze sobą, którzy z kolei byli tacy hop do przodu. No to chodźmy coś zróbmy, to może zróbmy nurkowanie. Ja mówię, nie no co, wykurczę nurkowanie pod wodę, przecież to się utopić można. Nie no stary, tysiące ludzi nurkują, chodź zobaczymy. No i ja tak głupio mi było powiedzieć, że się boję, więc tak za nimi chodziłem, oni tak od centrum do centrum, ja za nimi się snułem po tej Hurgadzie i w zasadzie sami podjęli decyzję, że mnie zapisują na kurs. No i we trójkę zrobiliśmy ten kurs. Najpierw to miało być Discover Scuba Diving, potem właściciel bazy przekonał nas, żebyśmy dwa razy Discover Scuba Diving zrobili. Jak już byliśmy przekonani na dwukrotny Discover Scuba Diving, to mówi, słuchajcie, ale w sumie zapłacicie kupę kasy, nic nie będziecie mieli, to weźcie, zapłaćcie tak jak za cztery Discover Scuba Divingi i będziecie mieli certyfikat. No więc w ten sposób zrobiliśmy kurs OWD, potem od razu Advansa, to było na jednym wyjeździe, okazało się, że jest to bardzo łatwe, no dla mnie było super łatwe, super przyjemne i to mi się w zasadzie od samego początku wtedy spodobało. To powiedz, jak od zostania nurkiem do zostania instruktorem? No to też można było powiedzieć, że to kwestia przypadku. Ja też nie marzyłem o tym, żeby być instruktorem, tylko jakoś tak się dziwnie składało, że zawsze jak byłem nad wodą, to byłem w stanie wysiedzieć jeden dzień na plaży z kimś, z kim akurat byłem tam nad tą wodą, a potem już szukałem centrum nurkowego, żeby zobaczyć, co tam jest pod tą wodą. Bo ja nie mówiłem tobie, ale wcześniej na każdy wyjazd nad wodę zabierałem maskę, fajkę i płetwy. To od zawsze mi towarzyszyło i lubiłem wisieć do spalonych pleców na powierzchni wody i patrzeć, co pod tą wodą się dzieje. No ale od momentu, kiedy miałem certyfikat, to chodziłem, szukałem centrów nurkowych i zawsze gdzieś zanurzałem się w okolicy, żeby zobaczyć, co tam jest. Aż do 2002 roku, kiedy mój kumpel Grzesiek Dokurno, instruktor nurkowania, mówi, słuchaj, może byś zrobił w końcu rescue, bo tak już 2 lata nurkujesz z tym Advansem.
to może byś zrobił toreskę. Ja mówię, no w sumie czemu nie? No i pojechaliśmy, pamiętam, to była chyba wczesna wiosna, zimno jak cholera, pojechaliśmy do Jaworzna na koparki i tam był robiony kurs, gdzie Grzesiek, on chyba jeszcze nie był instruktorem, był divemasterem. Divemasterzył cały czas nam na powierzchni wody, my całe to rescue robiliśmy w wodzie. Ja nurkowałem w suchym skafandrze, bo po zrobieniu OWD od razu kupiłem sobie suchy skafander. W Polsce dopiero po 7 latach pierwszy raz doświadczyłem pianki, więc jako jedyny w grupie rescue miałem suchy skafander, no i drugi to był Grzesiek, który siedział, no a nasz instruktor Rafał Górecki chodził na górze, dyktował tylko, co mamy robić, więc my tam marzliśmy, a on na górze rozkazywał. Ale ciężki kurs dwudniowy, trudny. Byłem strasznie wymordowany, zmarznięty, ale miałem super satysfakcję. I w zasadzie ten kurs mnie odblokował do tego stopnia, że praktycznie po tym kursie ja mówię, ty Grzesiek, ale ja bym chciał dalej. W takim razie może ja bym był tym dive masterem, tym, co właśnie siedzi na powierzchni wody, pokazuje te ćwiczenia, bo ja zawsze lubiłem nauczać, poprawiać ludzi, to jest zgodne z moim charakterem. Ja mówię, słuchaj, to może poszedłbym dalej. I on mówi, słuchaj, nie ma sprawy. No i mnie zapisał na kurs dive mastera i on w tym momencie zrobił kurs instruktorski. Ja byłem jego pierwszym dive masterem, którego szkolił. No i jak zrobiłem dive mastera, tam jeszcze Piotrek Niwiński uczestniczył w tym szkoleniu. On był moim jakby drugim instruktorem. Akurat był w Warszawie, wtedy pamiętam, moje praktyki też robiłem z nim na Inflanckiej, na basenie, wśród tych raf, które tam wtedy leżały. W każdym razie zrobiłem ten kurs dive mastera, no i na koniec kursu Grzesiek znowu mówi, ty słuchaj, ale jako dive master to ty będziesz się marnował. A jest taki Witek Śmiłowski w Szczecinie, który super szkoli instruktorów, to może poszedłbyś na ten kurs instruktorski. Ja mówię, nie no, co ty, ja na instruktora. Tak, tak, Piotrek, super, ty naprawdę ogarniasz. No i wypchnął mnie na tego instruktora. I tak to się złożyło, że w 2003 roku wylądowałem u Witka na IDC. No i zrobiłem, ty wtedy chyba jeszcze, Michał, byłeś stażystą u Witka, bo pamiętam, że moje wykłady ocenialiście wspólnie, gdzie ostatnie oceny ty dawałeś, no to tak, te wykłady pamiętam szczególnie. Ale tak, tak przez przypadek się stałem tym instruktorem. No później kurs dyrektorem też w sumie Witek mnie popchnął, ale no widać, można było, można, mam bardzo dużo satysfakcji w tym momencie z tego. To jakbyśmy mieli wrócić, to tak, na twoim kursie instruktorskim wydaje mi się, że to był jakiś staż ten dodatkowy, który robiłem do master instruktora. Wspominałeś o Rafale Góreckim. Rafał prowadzi Centrum Nurkowe Aquamatic we Wrocławiu. Piotrek Niewiński, Centrum Nurkowe Gdynia Dive w Gdyni. Grzegorz Dokurno, firmę AEDMAX, która sprzedaje defibrylatory, cały czas jesteśmy w kontakcie. To fajne jest, że jakby cały czas to środowisko gdzieś jakby cały czas się spotykamy i cały czas kręcimy się wokół tej pasji. Piotrek, masz unikalną perspektywę patrzenia na branżę, bo nie dość, że prowadzisz centrum nurkowe, to jeszcze szkolisz instruktorów. I rozmawialiśmy przed tym wywiadem o oczekiwaniach kursantów OWD versus to, z jakimi oczekiwaniami przychodzą ludzie na kurs instruktorski. Jak oni widzą to, kogo będą w przyszłości szkolili. Możesz podzielić się z nami trochę przemyśleniami na ten temat? Tak, to jest jedna z tych rzeczy, nad którymi pracujemy również w czasie szkoleń instruktorskich, ponieważ moment, w którym taki kandydat na instruktora przychodzi do szkoły, to jest dla niego dosyć szczególny moment, bo to są ludzie, którzy mają już dosyć mocno ukształtowane swoje spojrzenie na nurkowanie, mają często kursy techniczne porobione, nieraz to są nurkowie rebowi, czyli w ogóle przychodzą z różnych stron i nagle wchodzą w świat instruktorski.
I tutaj pierwsza rzecz, z którą ja się często spotykam, to to, że oni by chcieli szkolić tych nurków na swoje podobieństwo, czyli to wszystko, co dla nich jest ważne, oni uważają, że to jest ważne również dla tych, którzy przychodzą na OWD. Tymczasem, jeżeli byśmy cofnęli się do naszych początków, no wszystkich, nawet tych, którzy teraz naprawdę są super nurkami, nie wiem, technicznymi, jaskiniowymi, rebowymi i tak dalej, to ja uważam, że większość ludzi przychodzi na kursy OWD oczekując czegoś zupełnie innego. Jeżeli obejrzymy fajny film, ktoś zobaczył, kurczę, jakie fajne rafy, chciałbym zanurkować w ciepłych wodach, pooglądać te rybki, to on nie myśli o technicznych konfiguracjach sprzętów, o jakimś robieniu przystanków z dokładnością, nie wiem, do pół metra i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jego bajka. Ci ludzie przychodzą realizować swoje marzenia o nurkowaniu, chcieliby doznać czegoś przyjemnego, zobaczyć, jaki ten świat jest fajny. Później pewnie pójdą w różne kierunki i być może też albo zostaną instruktorami, albo pójdą w kierunkach bardziej technicznych. Natomiast to jest taka rzecz, o której często nie myśli się, przychodząc na kurs instruktorski, że my za chwilę będziemy mieli entuzjastów tego zajęcia, tego sportu naszego, którzy realizują swoje własne marzenia, a niekoniecznie nasze. I instruktor, który jest gotowy do pracy, powinien moim zdaniem nie narzucać swojej wizji, tylko bardziej realizować marzenia ludzi, którzy przychodzą nauczyć się nurkowania, dać im satysfakcję, dać im ten entuzjazm, po który oni przychodzą. Oczywiście przede wszystkim dać bezpieczeństwo. Chodzi mi o to, że instruktorzy często zapominają o tym, po co przychodzą do nich kandydaci na OWD, na te pierwsze stopnie nurkowe. A jak myślisz, jakie jest ryzyko tego, że instruktor, który sam jest na przykład pasjonatem chociażby nurkowań technicznych czy nurkowań ryb riderowych, będzie narzucał tą narrację swoim początkowym kursantom? Nie mówimy tutaj o bardziej zaawansowanych nurkach, tylko teraz mówimy o tej kategorii nurków OWD. Jakie tu widzisz tego ryzyko? Wiesz co, to jest tak jak z tym, jak uczymy ludzi wykonywania czynności na kursach podstawowych, to staramy się nie podawać jakichś ekstremalnych przykładów zastosowania tych czynności w jakichś sytuacjach, nie wiem, mega traumatycznych. Typu, wiesz, zdjęcie, założenie maski. No jeżeli jest ci za ciepło w wodach w Egipcie, płyniesz w kapturze, chcesz zdjąć kaptur, no to sobie zdejmij tę maskę, zdejmij kaptur, załóż maskę. No to jest takie wykorzystanie czynności, powiedziałbym, najbardziej typowe, albo jak bardzo paruje, tam sobie potrzesz te szkiełka, może mniej będzie parowało. Natomiast nurkowie, którzy już trochę przeszli w swoim życiu i mieli różne dziwne sytuacje, zdarza się, że nieraz faktycznie na tych kursach podstawowych, gdzie ci nurkowie, przyszli nasi nurkowie, owudziaki, oni się w sumie też boją tego nurkowania, chcą pokonać swój strach i zaznać przyjemności, chcą za chwilę czerpać z tego frajdę. I oni słyszą na swoich wykładach o tym, jak to inny nurek kopnął kogoś w głowę tak, że mu aż maska spadła. Dobrze, że nie dodał, że tam zęby dwa stracił po drodze. Albo wiesz, tutaj ręce powinieneś trzymać z przodu, bo jak będziesz w ciemnej jaskini nurkował, to wtedy nie uderzysz się głową o tę ścianę, gdyby ci latarka zgasła. Rozumiesz? I ja byłem świadkiem tego typu wykładów na kursach OWD i tak naprawdę ci kursanci, to oni za bardzo nie wiedzą, co mają na ten temat sądzić, bo oni nie przyszli po to, żeby nurkować w jaskiniach przy zgaszonej latarce gdzieś i się chronić przed uderzeniem w ścianę, tylko przyszli po to, żeby za chwilę rybki oglądać. W związku z tym faktycznie przeżycia instruktorów mają dosyć duży wpływ na przekaz, który oni dają dla swoich kursantów z poziomów podstawowych. I trzeba często oddzielić jedno od drugiego. Wiesz, to jest tak samo jak z nauką teorii. Jeżeli jesteśmy na poziomie instruktorskim czy dive masterskim, to ta teoria nurkowa jest na dosyć wysokim poziomie. No jako instruktor, ja będę szkolił dive masterów za chwilę, więc muszę mieć przynajmniej na poziomie dive masterskim podstawową teorię z zakresu fizyki, fizjologii, sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mój owudziak
on nie musi mieć całej, kompletnej wiedzy z zakresu dive mastera na kursie OWD. I teraz jeżeli tłumaczę zależności ciśnienia, objętość mojemu kursantowi OWD, to ja chcę tylko, żeby on poznał podstawy, w sensie prawidła, które działają. Dlaczego to jest istotne, że na płuca, że nie można wstrzymywać oddechu, dlatego że to się rozpręża, ale nie będę się bardzo tam ściśle zagłębiał w te aspekty. No i teraz jeżeli ktoś dużo szkoli technicznie i przychodzi do niego owudziak, to ma taką tendencję do dawania całej teorii tym biednym owudziakom, nie? Z zakresu zupełnie innego. No i to jest rzecz, na którą ja jestem dosyć wyczulony, ucząc instruktorów, żeby oni jednak dawkowali tę wiedzę i dawali tylko to, co jest potrzebne dla kursanta na jego poziomie edukacji i co mu pozwoli bezpiecznie nurkować. Czy ja to dobrze rozumiem, że jedną z ważnych umiejętności instruktora jest właśnie ten przekaz do poziomu kursanta, czyli żebym ja umiał dać przykład, czy nawiązać do swojego doświadczenia, ale na tym poziomie, na którym aktualnie jest kursant, czy będzie nurkował po kursie, a niekoniecznie do najtrudniejszej sytuacji, w której ja znalazłem się jako nurek. Czy to mniej więcej o to chodzi? Tak, to chodzi o to, żeby po pierwsze spełniać oczekiwania kursantów odnośnie poziomu szkolenia, na którym oni są, a po drugie, wiesz, też ich nie przeładowywać, bo każda osoba ma pewien limit umysłowy, limit chłonności tego, co percepcyjny, który jest w stanie wykorzystać w czasie kursu. Jeżeli damy za dużo informacji, to po pierwsze on nie wszystko zapamięta, po drugie się pogubi, po trzecie nie będzie wiedział, co jest tak naprawdę najistotniejsze w tym momencie dla niego przy tym szkoleniu i może wprowadzić dużo niejasności, dużo niezrozumienia tematu i tak dalej. Więc już nie mówiąc o tym, że ktoś, kto na przykład przychodzi na kurs OWD, zupełnie nie po to przychodzi, żeby uczyć się pełnej teorii nurkowania. Tylko on chce mieć frajdę dosyć szybko. A czy to znaczy, że lepszym rekreacyjnym instruktorem będzie ten, który nie nurkuje technicznie? Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że każdy rozwój nurka, niezależnie na jakim jest poziomie, czy jest na poziomie amatorskim, czy na poziomie instruktorskim, tylko podnosi poziom tego instruktora. Czyli jeżeli ktoś jest w stanie nauczyć doskonałej pływalności na poziomie normalnego instruktora OWSI, który nic innego nie robi poza byciem instruktorem OWSI i ma swoje skończone tylko amatorskie tam kursy do tego poziomu, to w momencie, gdyby on zrobił kurs techniczny, to jego pływalność, ogarnianie siebie, nie wiem, świadomość ciała, świadomość wszystkich rzeczy, które jest dookoła, drastycznie wzrośnie. On będzie na pewno lepszym instruktorem. I ja bym tutaj nie hamował ludzi w rozwoju, wręcz przeciwnie. Uważam, że zastój nie jest dobry, bo ulegamy regresji. Ja też się szkolę cały czas. Uważam, że każda umiejętność, którą zdobywam nurkowa, przekłada się później na jakość moich szkoleń. Nawet, wiesz, wykładając teorię, niby mamy to wystandaryzowane, mamy pewien schemat wykładowy, który musimy prowadzić, mamy pewien plan, który narzuca nam federacja, który realizujemy, ale charyzma, sposób mówienia, ilość powiązań, jakiś historyjek, ciekawość tego, to jest coś, co my mamy w sobie, czego nam żaden system nie da. I teraz jeżeli instruktor nabędzie tych umiejętności poprzez własną praktykę, to będzie tylko lepszym instruktorem. Tylko nie powinien zapominać, kogo szkoli, na jakim etapie. To bardziej o to chodzi. No dobrze, to odwołajmy się trochę do twoich doświadczeń. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie nurkowe? O rany. Wiesz co, jest ich bardzo dużo. Jeżeli mówimy o rekreacyjnym nurkowaniu, to najfajniejsze nurkowanie miałem wtedy, kiedy złamałem standard, o czym nie powinienem mówić tutaj jako kurs dyrektor, ale tak niestety było, bo wiemy, jaka jest odległość czasowa między, znaczy nie złamałem tego standardu, no było 18 godzin, było do lotu samolotem, ale po takim wyjeździe na Sipadan
Akurat w ostatnim dniu nurkowania, gdzie ja musiałem wracać wcześniej o jeden dzień niż cała grupa, akurat wylosowaliśmy nurkowania na Sipadanie. Bo tam jest tak, że mieszkając na Mabulu, na wyspie obok Sipadanu, nie nurkuje się na Sipadanie codziennie, bo tam jest określona ilość nurków dziennie, która może nurkować na Sipadanie, więc jest bardzo ograniczona ilość pozwoleń, która jest rozbita na wszystkie centra okoliczne. Więc się nurkuje co 3 dni, co 4 dni. Masz jeden dzień na Sipadanie, kiedy możesz sobie akurat zanurkować. I tak się akurat złożyło, że w przededniu mojego wyjazdu zaproponowano nam kolejne nurkowanie na Sipadanie. Ja mówię, nie no, kurczę, od godziny 12 mam 24 godziny do lotu. To ja w takim razie nie mogę zanurkować po 12, ale jakbym zanurkował do 5 metrów, to byłby to taki basen trochę. Ja mówię, dobra, to jadę z wami, te poranne nurkowania o 5 i o 10 rano, czy tam o 5 i o 7 zrobię normalne, ale te późniejsze robię do 5 metrów. No więc gość mówi, no dobra, do 5 metrów, ale to jak ty będziesz nurkował? Ja mówię, bo nie damy ci pary do tych 5 metrów. Ja mówię, no to będę nurkował w taki sposób, że wy będziecie głębiej, ja będę widział wasze bąble, a ja z aparatem fotograficznym będę siedział na tej płciźnie. No i tak też się to zdarzyło. Okazało się, że miałem partnera na to nurkowanie, bo jedna z osób też wolała pofotografować, została ze mną na tej małej głębokości i to były najlepsze moje nurkowania fotograficzne w życiu, bo nagle okazało się, że na tym Sipadanie na głębokości od 8 metrów do powierzchni, czyli jak ja byłem na 5, to było super, jak byłem na 4, też było super, są po horyzont ławice barakut, gdzie w jednym miejscu stojąc przez 15 minut ta ławica nie przepłynęła. Ona była od góry do dołu, tak gęsta, że nie było widać, co jest po drugiej stronie i płynęła cały czas w jednym kierunku. To było na Barracuda Point. Później przypłynęła ławica Bumper Head Parrotfish, czyli te takie z płaskimi dziobami. Potem tych żółwi, to ja nie wiem, ile tam było, ale zdjęcia, które robiłem, omijałem już szerokim łukiem pojedyncze żółwie. Jak były 3 na raz, no to wtedy przymierzałem się do zdjęcia, no bo fajnie mieć 3 żółwie albo 4. A jak były na przykład 2 żółwie i 6 rekinów rafowych, to też wychodziło fajnie. Więc to było takie nurkowanie, gdzie nie chciałem wychodzić kompletnie, po prostu strykałem, bateria mi się pod koniec skończyła. Nie wiem, ile set zdjęć zrobiłem. To było jedno z najlepszych nurkowań fotograficznych w moim życiu. A inne nurkowania, niefotograficzne, to szczerze mówiąc bardzo lubię głęboką hańczę, w ogóle lubię jeziora głębokie przy ściankach i lubię wyłączyć latarki, jak jestem bardzo głęboko i skorzystać z półmroku, który jest. Wtedy robi się kompletnie inna perspektywa patrzenia, bo światło, które dociera, nie wiem, na 40 metrów na przykład na hańczy jest bardzo małe. Jak mamy odpaloną latarkę, wydaje nam się, że jest zupełnie ciemno. Ale jak ją zgasimy, to okazuje się, że jest bardzo duży półmrok i ścianka, przy której się stoi, jest widziana perspektywicznie. Jak mamy światło odpalone, to widzimy, nie wiem, kilka metrów. Jak zgasimy, to nagle nam wychodzi cała panorama. Widać, jak ona się wije, jak ona wychodzi do góry. To są dla mnie mistyczne przeżycia. Ja uwielbiam nurkowania w półmroku przy jakichś obiektach, które tak trochę pobudzają dreszczyk emocji. Mi daje to bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Mogę tak stać i się na to gapić. I nie jestem w stanie zrobić zdjęcia temu nawet, bo nawet jak wezmę szeroki kąt, to ilość światła jest tak mała, że tam mi nic nie wyjdzie. No, no dobrze, to odwołam się do tego, bo wiesz, chcemy promować dobre zachowania nurkowe, bo wspomniałeś o tym standardzie 24 godzin do lotu samolotem, to myślę, że to jest nadal zalecany minimalny czas. Te 18 godzin to jest takie uznawane minimum i to rozumiem, że w to 18 godzin tak, się załapałeś. Tak, tak. A ta 24 mnie gryzła strasznie. Ta 24, no. Tak, no bo to jest takie na pewno bardzo, bardzo dobra praktyka i bycie po konserwatywnej stronie. To gdzie jeszcze chciałbyś zanurkować? Moim marzeniem, ja mam kilka marzeń.
Wiesz, bo mimo tego, że mam kilka tysięcy nurkowań za sobą, to wielu miejsc nie widziałem, które widzieli ludzie, którzy są moimi absolwentami, kursantami, mają dużo mniejsze doświadczenie. Ze zwierzętami. To chciałbym zanurkować z wielorybami i z uchadkami, z jakimiś takimi zwierzakami, których nie widziałem do tej pory. Bardzo bym chciał zanurkować pod górami lodowymi, czyli Antarktyda w tym momencie. Tam raz próbowałem wyjechać. Tak, to dokładnie. Nie nurkowałem też w tej szczelinie na Islandii, tak? To jest chyba na Islandii, między płytami. Tak, no więc tam też chciałem zanurkować. Chciałbym zrobić flotę atomową w atolu Bikini na Wyspach Marszala. To jest też coś, do czego się już przymierzam chyba z 10 lat albo i dłużej. Więc jest kilka takich miejsc jeszcze, gdzie chciałbym zanurkować. Nie da się tego określić w jednym miejscu, bo ja myślę sobie, że człowiekowi życia nie starczy, żeby odwiedził wszystkie najlepsze miejscówki na świecie, bo każda z nich jest najlepsza w swoim rodzaju. No ale no tak, chciałbym tak pojeździć i popatrzeć, to tu, to tam. Dużą częścią twojej pracy jest szkolenie instruktorów nurkowania i powiedz, jaką dałbyś jedną radę ludziom, którzy tymi instruktorami chcą zostać? Pytasz o radę na przyszłość, jak już będą instruktorami, czy radę pod kątem kursu instruktorskiego? Raczej pod kątem kursu instruktorskiego, przygotowania, wybrania drogi, osobom, które jeszcze tymi instruktorami nie są. Dobra, to ja powiem tak. Kursy instruktorskie, tak jak wszystkie inne kursy, uczą bycia instruktorami. A może to jest frazes, ale z drugiej strony wniosek z tego jest taki. Kursy instruktorskie nie są dedykowane do podnoszenia umiejętności nurkowych i podnoszenia wiedzy, mimo że my to robimy, czyli ludzie, którzy przychodzą do nas na kursy instruktorskie, są doszkalani przez nas i to jest problem, myślę, który każdy z kurs dyrektorów jest w stanie przedstawić jako problem, z którym się styka, że ludzie przychodzą po prostu niedoszkoleni. To ja mógłbym dać taką dobrą radę, jak mówić, żebym dał radę. Przychodząc na kurs instruktorski, bądźmy pewni swoich umiejętności z poziomu Dive Mastera. Tak samo jak przychodząc na kurs Dive Mastera, bądźmy pewni swoich umiejętności z kursu Rescue. Czyli wniosek, idziesz na kurs instruktorski, musisz być dobry jako Dive Master i dobry jako Rescue. Bo te wszystkie elementy później będziesz wykorzystywał w swojej pracy jako instruktor, a one nie są przedmiotem kursu instruktorskiego. I problem, z którym my jako kurs dyrektorzy się najczęściej spotykamy, to jest taki, że ludzie przychodzą, nie potrafią zrobić hovera, nie potrafią zrobić cezy, krztuszą się przy zdejmowaniu maski, zakładaniu maski w basenie. To, czyli już na poziomie takim podstawowym, ja już nie mówię o ratownictwie. Ja często spędzam 4-5 nocy sesji w moim basenie z absolwentami, żeby nauczyli się ratownictwa, żeby nauczyli się zwykłego pomagania nieprzytomnej osobie na powierzchni wody. I to jest rzecz, którą ja rekomendowałbym każdemu przyszłemu instruktorowi. Zanim pójdziesz na kurs, powtórz to sobie. Poproś swojego instruktora, który ciebie szkolił na Dive Mastera, żeby ci udostępnił basen. Weź sobie drugą osobę do pomocy, przećwiczcie to ratownictwo. To można w fajny sposób przećwiczyć, z uśmiechem na ustach. Tak, żeby przychodząc na kurs instruktorski, skupić się na nauce prezentacji, na nauce rozwiązywania problemów owudziaków, którzy będą się mylili, na innych rzeczach, które są istotne na kursie instruktorskim, a nie na tym, co powinniście przynosić jako kursanci kursów instruktorskich. Czy ja to dobrze rozumiem, że to są rzeczy, które były na wcześniejszych kursach, które raczej nie mówimy, że ktoś się tego nie nauczył, ale ktoś po prostu mógł zapomnieć, bo ostatni raz, kiedy robił ćwiczenie na przykład z ratownictwa, to było 3 albo 4 lata temu podczas swojego kursu Rescue. Ostatni raz, kiedy musiał zdjąć, założyć maskę, to też było 3-4 lata temu podczas
podczas swojego kursu podstawowego, czy podczas kursu Dive Mastera. Czy to też jest jakby element, że to niekoniecznie tak, mówimy tu o niedouczeniu, ale może też o kwestii po prostu zapomnienia i niewykonywania tych umiejętności. Wiesz co, różnie to bywa. My mamy kandydatów z różnych środowisk. To nie są tylko nurkowie PADI, to są też nurkowie z innych federacji, gdzie te systemy szkoleniowe się różnią między sobą. I ja myślę, że ten problem jest dwojakiej natury. Po pierwsze, część ćwiczeń robi się faktycznie tylko na kursach. No bo jak robisz rescue, to mało kiedy jest sytuacja, gdzie faktycznie używasz tych umiejętności później w życiu prawdziwym. Ja pierwszy raz pomagałem osobie nieprzytomnej na powierzchni wody, nie wiem, z 15 lat po moim kursie rescue. Ale ja byłem instruktorem, więc ja uczyłem rescue, więc gdzieś miałem odświeżone te umiejętności. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że częstotliwość występowania problemów jest na tyle rzadka, że często ludzie zapominają. Kiedyś był dobry w tym, zapomniał. No ale na kursie Dive Mastera to w końcu trzeba to wszystko odpamiętać, no bo Dive Master musi mieć wzorowe umiejętności ratownicze. Jakby nadzoruje ludzi na wodach otwartych, prowadzi grupę certyfikowanych nurków, czyli robi im wycieczkę i nagle któryś straci przytomność, no to jest ten człowiek, który powinien wziąć się do roboty i taką osobę uratować. Więc moja sugestia jest taka, żeby trenować to ratownictwo raz na jakiś czas. To samo z ćwiczeniami z zakresu OWD, czyli to, co instruktor będzie za chwilę uczył. Jeżeli mamy cezę basenową, to jest takie ćwiczenie dosyć szczególne, bo ono przygotowuje do cezy pionowej na wodach otwartych, czyli ono jest zrobione tylko na potrzeby cezy, powiedziałbym tej prawdziwej, to ćwiczenie prawdopodobnie robimy tylko na OWD, jako kursanci OWD i później robimy przy nauce demonstracji na kursie Dive Mastera. I to są tylko te dwa momenty, więc jeżeli ktoś zrobił Dive Mastera, potem 5 lat nie robił już demonstracji z zakresu cezy, no to wiadomo, że jak przychodzi na taki kurs instruktorski, no to on już tego nie pamięta. Więc o tym mówię, faktycznie powtarzajmy to, bądźmy gotowi z zakresu demonstracji i z zakresu ćwiczeń ratowniczych. Ja o teorii już nie wspominam, bo to jest inna rzecz, ale tutaj też przydałaby się solidna powtórka, zanim przyjdziemy na kurs instruktorski. A powiedz, z czego jesteś szczególnie dumny na prowadzonych przez siebie kursach? Z moich kursantów. Ale jeżeli pytasz się o satysfakcję z mojej pracy, czy o satysfakcję z samych kursów? Z czego jesteś szczególnie dumny? Co sprawia ci szczególną dumę, prowadząc twoje kursy? Wiesz co, jak ludzie przychodzą i kompletnie nie łączą kropek w niektórych segmentach kursu, na przykład taką rzeczą kompletnie nową, którą uczymy na kursach instruktorskich, jest nauka robienia wykładów. Czyli coś, co w ogóle w polskiej edukacji jest traktowane po macoszemu, czyli struktura wykładu. To jest coś, z czym ludzie mają duży problem. Ja sam miałem problem na moim kursie instruktorskim. Ja pamiętam, jak ty mi postawiłeś 2,8 na pierwszym moim wykładzie. Na drugim moim wykładzie postawiłeś 3,2, to jest podprogowo. I powiedziałeś, przestań gadać od siebie, zacznij używać struktury. I na ostatnim wykładzie dostałem 4,8, bo mówię, dobra, ja temu kosutowi pokażę, ułożę to wszystko tak, jak należy według karteczki. I to jest to na przykład, co uczymy, czyli nauczyć człowieka struktury wykładu, czyli czegoś, czego nigdy w życiu nie umiał. Jak ktoś przychodzi i nie umie tego, po czym na koniec staje przed tablicą i robi ci wykład, który zawiera wszystkie elementy i on wręcz szpanuje przede mną tym, że on to zna. On nie czyta z kartki, podpiera się oczywiście, ma tam schemat rozrysowany, gdzieś tam hasłowo sobie zaznaczy, o czym chce powiedzieć, a wszystko ma w głowie i robi mi dobry wykład, który mógłby poprowadzić w szkole na inny temat, rozumiesz, wziąć, nie wiem, budowę komórki rośliny zielonej jakiejś tam i zrobić wykład według identycznego schematu, podkładając inną treść. I ja go słucham i mówię, kurczę, facet złapał narzędzie edukacyjne, które zaraz będzie używał. To jest jedna rzecz, czy jak widzę przemianę takiego człowieka, który przychodzi do mnie na kurs i pod koniec on jest kompetentny w wielu dziedzinach, to jest coś, co mnie strasznie jara. A druga rzecz jest to, że z tych moich absolwentów, którzy skończyli,
myślę, że minimum 90% pracuje cały czas w zawodzie. To jest druga rzecz, z której ja mam bardzo dużą satysfakcję. Niektórzy pootwierali własne centra, niektórzy są freelancerami, ale większość z nich cały czas pracuje, nawet jeżeli robią to dorywczo, czyli na przykład tam, nie wiem, sezon opłaca tylko składki i nie szkoli, to później znowu widzę, że ma jakiś tam kilku kursantów, cały czas to robią. To znaczy, że te narzędzia, które ja mu dałem na kursie, których się nauczył, pewność siebie, wiedza, jak nauczać później, żeby to było fajne, skuteczne i tak dalej, weszła mu w krew. I on się swobodnie porusza na rynku nurkowym, jest w stanie to realizować. To jest następna rzecz, która mnie też strasznie kręci, że ci ludzie są aktywni i wiedzą, co mają robić po kursie. Zresztą, przepraszam, wielu z nich pracuje u mnie, żeby było śmiesznie, bo raz na jakiś czas, wiesz, mi też brakuje kadry. Kadra jest w sumie przechodnia. My jesteśmy instruktorami nieraz całe życie, a nieraz tylko przez część swojego życia, bo to, wiesz, plany się różnie zmieniają. I jak mi się robią dziury w kadrze, to ci ludzie często po kursie zostają później u mnie i szkolimy razem. Także to jest fajne. A co dla ciebie znaczy określenie dobry instruktor? No to jest bardzo złożone pojęcie. Dobry instruktor poza wiedzą, umiejętnościami nurkowymi, które ma, żeby w ogóle móc być instruktorem, to jest ktoś, kto jest po pierwsze bezpieczny, po drugie potrafi nauczyć, zaryzykowałbym stwierdzenie, każdą osobę bezpiecznego nurkowania na takim poziomie, na którym ta osoba chce w przyszłości nurkować. Ja ci podam przykład. Jeżeli przychodzi pani do mnie, która chce nurkować, robimy jej kurs OWD, ona zdaje ten kurs, na takim poziomie, na którym ja nie chciałbym nurkować, ale widzę, że okej, ona jest bezpieczna, ona wszystko ogarnia, zna wszystkie procedury, ale pływa na przykład cały czas trzymając sobie automat przy buzi i inflatorek w ręku, ale widzę, pływalność kontroluje, patrzy się, ma radochę, robi nieraz zdjęcia, potem znowu, ja mógłbym powiedzieć, dobra, to wyluzujmy dziewczynę. Ja ją kiedyś zaproponowałem jej, mówię, słuchaj, mogę ci zrobić warsztaty, możemy tu popracować, żebyś nie trzymała tego inflatora w ręku i automatów, a ona mówi, wiesz co, ale ja tak lubię pływać, ja się czuję jakoś bezpiecznie, jest mi z tym okej. Więc nauczyłem ją nurkować tak, jak ona, znaczy na tym poziomie, na którym ona chce, to jest bezpieczne. I dla mnie dobry instruktor to jest taki, który potrafi właśnie nauczyć ludzi wszystkich nurkować w bezpieczny sposób. Wszystkich. No mi się zdarzyło nie wyszkolić dwóch owodziaków, ale to były takie sytuacje, gdzie ktoś przychodził nurkować dla kogoś, a druga osoba miała jakieś tam sytuacje lękowe w wodzie i zrezygnowała sama. Więc miałem takie dwie sytuacje przez 17 lat bycia instruktorem, gdzie się nie udało. No więc, to jest dobry instruktor dla mnie. Jak to jeszcze taki, który nie traci entuzjazmu. To jest kolejna rzecz, bo wielu instruktorów robi to tak jakby za karę. To będąc na nurkowiskach widzi się różnych instruktorów. Są tacy, którzy są podjarani, sprzedają ten entuzjazm ludziom, w cudzysłowie mówię, sprzedają, czyli zarażają, wychodzą, mówią, super było, widzieliście to, widzieliście tamto. I ci ludzie są nakręceni, oni chcą nurkować później, ci nasi kursanci. I ten instruktor potrafi ich zarazić pasją. A można też spotkać wypalonych gości, którzy odklepują, robią jakąś ilościówkę, masówkę. To już dla mnie w tej kategorii dobry instruktor, to się nie mieści. To jest gdzieś, powiedziałbym, dobrze, taki, który potrafi wyszkolić, ale czy on jest dobry, to jest już inna inszość. No to już ostatnie pytanie, bo musimy zmierzać do końca. Gdzie ludzie mogą znaleźć więcej informacji o tobie? No tak, no to jest taka jedna z rzeczy, która jest moją piętą achillesową troszeczkę, te sprawy marketingowe, ale są takie miejsca. Po pierwsze na stronie Buddy, czyli www.buddy, pisane buddy, jakby ktoś nie wiedział, .pl, czyli partner nurkowy. Tam jest cała zakładka poświęcona kursom instruktorskim. Na naszym Facebooku cały czas w wydarzeniach są kursy instruktorskie również reklamowane. Nieraz wrzucam to na grupę Nurkowanie, czyli tam najszybciej. I tam są i namiary na mnie, kontakt, czyli przez naszą stronę internetową.
Ja sam niestety, tak jak wspomniałeś, mam dwa baseny jeszcze poza centrum nurkowym i fitness club i coś jeszcze, więc ja tak codziennie, na tyle jeszcze dwójkę małych dzieci, a czwórkę w ogóle, więc tej energii niestety mam bardzo ograniczoną ilość i dzieląc to wszystko mi bardzo mało tej energii i czasu pozostaje na działania marketingowe, na jakieś takie rzeczy, które inni, którzy robią tylko jedną rzecz, no mają. I niestety ten marketing u mnie nie jest najlepszy. Popracuję nad tym, to jest jedna z tych rzeczy, nad którymi będę pracował. Michał, tu ci daję słowo. Okej, okay. Dziękuję bardzo Piotrze za ten wywiad i poświęcony czas. No i do zobaczenia nad wodą, pewnie w najbliższym czasie w twoim basenie. Bardzo ci dziękuję.